Siema, siema. No to słuchajcie, nadszedł ten dzień. Renówka sprzedana. Było zajebiste pożegnanie na live ostatnio. Ja już mam nowego troka, słuchajcie. Jesteśmy w Waxio w tej chwili. Przejechałem tym trokiem już około 30 km. Chciałem znaleźć jakieś takie puste miejsce, żeby wam go mniej więcej pokazać ładnie. Bez spiny, czy coś się będzie działo dookoła, czy cokolwiek. Komuś będę przeszkadzał albo nie. No i znalazłem takie miejsce właśnie. Gdzieś pod jakimiś firmami, z tyłu, w sumie jakaś tylko droga dojazdowa do kolejnych firm, wielki plac, trochę parkingu i tak dalej, słuchajcie. No i. No i cóż, wyszło mniej więcej finansowo w ten sposób, że Magnumka poszła za 7000 euro. Mieliśmy w zapasie prawie 4, jakoś tam dobrze ponad 3000, także w sumie 10 do tego wleciała, pożyczka 20 tysięcy, kredycik skromny, jak najbardziej do spłacenia, to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie wygórowane oprocentowanie ani nic takiego, także ze spokojem można na tym jeździć i ciągle zarabiać. No i słuchajcie, za 20 niecałe 7 tysięcy wleciało, proszę ja was. Tam, ta, da, dam. I kto się spodziewał? No, kto się spodziewał? Powiedzcie mi, kto się spodziewał, bo ja wiem, że kupa komentarzy była co do tego, strzelaliście, co będę kupował. I no, zgadły może ze 4 albo 5 osób. Dosłownie 4 albo 5 osób obstawiały MP4. Tak, można wyrwać MP4. Za trochę powyżej 25 tysięcy, 25 tysięcy euro. Co do samochodu, słuchajcie, szału nie robi, wiadomo, nie jest to jakiś mega wypas. Samochód z Danii. Jak widzicie, parę takich pierdolnych tutaj lampeczek ma. Do tego, z tego co wiem, nie wiem jak wygląda w nocy jeszcze, ale wiem, że ma podświetlany znaczek, słuchajcie, taki bajer, kurwa, przy okazji wskoczył. No i dodatkowe światło u góry, auksy, także coś takiego, słuchajcie, znalazłem, coś takiego kupiłem. I czymś takim będziemy się wozić. Graty z renówki zabrałem też kostki, co mówiliście, żeby zabrać kostki, zabrałem też kostki. Kostki to będzie symbol Jazz Serii, słuchajcie. Mimo tego, że tym trokiem właśnie robimy pierwszy krok do tego, żeby z tego dziada wyjść. I już iść, mówię to po raz kolejny, ale iść już bardziej w kierunku tego tak zwanego jaśnie pana. Także to jest pierwszy krok, słuchajcie. Nie ostatni, na pewno nie też przedostatni, bo w planach przy jakichś konkretnych finansach w najbliższym czasie, albo trochę dalszym czasie, ale zobaczymy jak pójdzie. Ale plany są takie, żeby to nie był ostateczny ciągnik na tą serię. Tylko będziemy szli jeszcze bardziej w kierunku bardziej wypasionych troków i zestawów też, bo naczepa została taka sama. Cały czas jest turecka naczepa od Renówki pod tytułem Tirsan ze szmatą. No ale przynajmniej będziemy już jeździć w trochę większym komforcie i trochę bardziej się chyba prezentować. Tak jak wam mówiłem, Mercedes w biedzie dosyć, bo sporo plastiku, niemalowanego, silnik 450 koni, o ile się nie mylę, nie wiem czy nie popierdoliłem, ale chyba tak. Jak nie, to się poprawię w opisie, także właśnie, czytajcie opis, zachęcam, bo naprawdę mam już dosyć pytań o różne modyfikacje. Wszystko co jest potrzebne jest w opisie. Także co? Myślę, że zobaczymy jeszcze go w środku. Odpalimy. Może posłuchamy też na zewnątrz, zobaczymy. Słuchajcie, w środku też bieda, no nie ma co się oszukiwać. Jest bieda, mam swoje rzeczy tutaj poogarniane. Szlugi oczywiście muszą być. Zresztą, no wiecie, znacie Magnumkę. Wiecie, co tutaj w środku
sobie, powiedzmy, poprzenosiłem z tamtego troka. No i cóż, mamy burdelowy też tutaj, odpalane trochę inaczej, bo one są takie brutalne, są bez takiego dimmingu, czyli nie wygaszają się powoli, tylko po prostu są włączone, wyłączone. Pytanie o burdelowy obrzeza też będę olewał. No i co? Zobaczmy, co i jak. Właśnie, to jest fajna rzecz. Jest tu Mercedes, no słuchajcie, no kurwa, no normalnie, wypas na mak. Jak chodzi o komputer pokładowy, właśnie, przebieg. Przebieg samochodu 631 603 w tej chwili kilometry. Ja już przejechałem 31. No i cóż, co mamy? Mamy generalnie standardowe parametry mniej więcej. No jechałem samym koniem, także spalanie będzie w tej chwili całkiem nie najgorsze, chociaż trochę go butowałem tak for fun, żeby posprawdzać, ale i tak wyszło 36,4. Mamy do przejechania po naczepę, słuchajcie, tam gdzie ją zostawiłem, po live'ie około 70 km, także też zobaczymy, jak to spalanie wyjdzie ostatecznie na pusto, bez naczepy. No co, aktualna prędkość, to co na dole widzicie między biegiem a symbolem, to jest tempomat w tym przypadku. Ciśnienie powietrza, temperatura. Tu mam jakąś dziwną. A, faktycznie, dobra. Trochę chyba dużo, ale 9716 godzin pracy silnika. To jest przegięcie, oczywiście, to coś jest popierdolone. Ale mniejsze o to, nie będziemy na to i tak zwracać specjalnie uwagi. No i co? Posłuchajmy może. Wielkiego szału nie będzie, ani jakichś rewelacji. Ale powiem wam, że samochód jest naprawdę dobrze wyciszony, porównując do Magnumki, którą jeszcze jeździłem wczoraj, jak to nagrywam, przedwczoraj dla was, no to to naprawdę jest o wiele ciszej w tym samochodzie. Jeśli chodzi o dźwięk na zewnątrz, to jest dźwięk od Kirchenbauma. Stwierdziłem, że nie będę tutaj szedł w VRA, bo mi się nie chce, a to jest całkiem przyjemny dźwięk. Trochę dziwnie to powietrze jakoś tak opierduje sobie, nie wiem z czego to wynika, ale mniejsza o to, trzyma ciśnienie, także to jest najważniejsze. No i tak, słuchajcie, myślę sobie, że już teraz, po takiej krótkiej prezentacji, skromnej, w sumie może pokażę wam jeszcze trochę bardziej w świetle, na spokojnie, ten interior. Gdzie tu złapiemy najwięcej światła? O, mniej więcej teraz. Chyba mniej więcej teraz. Oczywiście ciężko jest złapać światło w kabinie samochodem, który jest zabudowany z dwóch stron prawie, że, bo z tyłu i po połowie boku, ale myślę, że dobrze to wiecie. Zresztą, no słuchajcie, Mercedesa Actrosa MP4 chyba nie trzeba przedstawiać specjalnie. W środku mam wrażenie. No i co? Dobra, trzeba by ustawić sobie na spokojnie nawigację do naczepy. Podpiąć tą naczepę i może zrobić jakiegoś shorta dzisiaj. Dzisiaj nie będziemy chyba specjalnie przeginać z jakimiś długościami trasy. Bo i tak razem z tym przejazdem na pusto i z prezentacją i ze wszystkim trochę tego odcinka wyjdzie, także najpierw, słuchajcie, nakurwiamy do Karlskrony po naczepę. Ale naprawdę, porównując do Renówki, jest tak cicho w środku, słuchajcie, że to jest... Mówię szczerze, szczerze, trochę kosmos. Na rondzie drugi zjazd. Zjedź. Jak to się rozpędza.
Bardzo zacnie. Na pusto. Bardzo zacnie na pusto. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie będziemy specjalnie często jeździć tym samochodem na pusto, bo ten samochód musi robić pieniądze, żebyśmy mieli na kolejne zakupy. Za 200 metrów skręć w prawo. Czy to na początku na wymianę naczepy, potem może na kolejny ciągnik? Skręć w prawo. To jeszcze nie jest, słuchajcie, koniec dziad serii. Nie, nie, nie. Dziad seria jeszcze trochę potrwa. Za 200 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Ale różnica w dźwięku. Za 200 metrów. W głośności. Jak to brzmi na zewnątrz? A jak zajebiście cicho jest w środku, słuchajcie, no niebo a ziemia, porównując do renówki, naprawdę. Jedź dalej prosto. No, także lecimy sobie, skontrolujmy tylko spalanie, czy ono się będzie faktycznie jakoś ładnie zmniejszać o wiele. Bo przy renówce to spalanie, słuchajcie, naprawdę rwało dupę. Tam była co prawda skrzynia manualna 16, a tutaj jest 12 automat. Więc obawiam się, że siłą rzeczy trochę to spalanie będzie gorsze jednak. Ale zobaczymy. Niczego nie przekreślam, słuchajcie. W sumie jak lecimy na pusto, damy sobie 80, co tam, albo 80, no nie, 85 to może być przegięcie chyba na takiej lądówce, bo tutaj znajdzie się parę zakrętów, także może bez przesady. A tak zupełnie szczerze wam powiem, że chyba nigdy nie jechałem tak daleko z samym koniem. Chyba nigdy w ogóle jak gram w ETS-a nie zdarzyło mi się. Nawet za czasów jak było to... Znaczy jak nie było własnych naczep, czyli się jeździło gdzieś tam między firmami, żeby kolejne różne naczepy podczepiać, no to zawsze to było gdzieś tam bardzo niedaleko, żeby z jednej firmy do drugiej podjechać, a tak żeby przejechać z miasta do miasta samym koniem, to naprawdę chyba nigdy nie robiłem tak. Ale właśnie, w ogóle słuchajcie, napiszcie w komentarzu oczywiście, jak wam się podoba mój wybór, bo z pewnością się go nie spodziewaliście, także jestem bardzo ciekawy odzewu. Czy to nie jest przegięcie, tak z renówki, z dziada wjeżdżać na taki samochód? Ale słuchajcie, idziemy mocno w stronę tego jaśnie pana całego, także zaczynamy z grubej rury. Temat używany, bo używany oczywiście, ale właśnie o to chodzi. Docelowo, słuchajcie, będziemy kupowali nowego troka z salonu na leasing. I to już takie będą bardziej poważne kwoty tego leasingu, myślę. Na tyle poważne oczywiście, żebyśmy podołali, ale plany są takie, żeby kończyć serię nowym trokiem z salonu. No i tak to się właśnie przedstawia, słuchajcie. Ja na tą chwilę jeszcze jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Tym bardziej, że zawsze mi się podobał nowy Actros. Zwłaszcza z tymi plastikami, jakoś tak nie wiem, to ma taki swój klimat. Trzeci zjazd. Te plastikowe dodatki, mimo tego, że to jest dziaduwa i gówno, bo to jest totalna bieda, ale jednak to tak jakoś, nie wiem, fajnie mi się komponuje. Zjedź. Jedź dalej prosto.
Skręć w prawo. Skręć w prawo. Jedź dalej prosto. Dobra, zbliżamy się, słuchajcie, do naczepy, do miejsca, gdzie zostawiliśmy na live'ie przy pożegnaniu z Magnumką naczepę. Stoi w całości? Chyba stoi w całości, co nie? No, tak dosyć. Tak dosyć stoi w całości. Na pierwszy rzut oka nie jest pocięta ani nic. Zresztą to danie tak niespecjalnie się, że takie nieciekawe rzeczy dzieją raczej. No i cóż, podjeżdżamy, zabieramy to i szukamy zlecenia. No właśnie, jeszcze wam powiem ciekawostkę. Może dla niektórych to będzie ciekawostka, może dla niektórych nie, ale mamy 4 biegi do tyłu. Sprawdzałem. I sprawdzałem też, jaka jest prędkość maksymalna do tyłu, słuchajcie. Na wstecznym możemy jechać 55 km na godzinę. To jest naprawdę coś grubego, nie? Okej. Okay. Jest temat zaczepiony. Więc teraz wypadałoby podnieść jakieś nogi. No, nogi podniesione. Kable podłączone, wszystko jest, gitara siema. Plandeka niepocięta, nic się złego nie stało. Powietrze w kołach jest, opony niepocięte. Zajebiza, kurwa, zajebiza. Dobra, słuchajcie, w takim razie szukamy. Gdzie tu można pojechać dzisiaj? Nie za daleko, to nie będzie dzisiaj jakieś 600 czy 700 km znowu. Myślę, że zrobimy tak ze 300, może 400. Jeszcze właśnie sekundę sobie zajrzę. Mamy 17 minut nagrania na tą chwilę. To myślę, że tak ze 400 możemy zrobić. Może ze 3. Pytanie, jakie mamy tutaj ładunki? Skal, skrony. Odence może, nie wiem. W ogóle właśnie, ja ciągle mi się pierdoli, słuchajcie, bo miałem zamiar kupić samochód z Danii i kupiłem w końcu ze Szwecji. Dlatego wcześniej mówiłem, że Dania, ale to pomyliło mi się, miałem na myśli Szwecję. Sorry. Zresztą na live też mi się to jebało cały czas, bo się ostatecznie plany trochę zmieniły, a ciągle miałem w głowie gdzieś tam samochody z tej Danii. Oj, to już będzie za daleko. Lonia nie, za daleko. Co to jest? Mam to odkryte w ogóle? Mam. Albo dobra, wiecie co, zrobimy tak. Jest niezła stawka, całkiem przyjemna, 90 eurocentów za kilometr. Także robimy tak. Jedziemy w tym momencie się załadować, słuchajcie. Pierwsza trasa Actrosem. Nawigacja wznowiona. Skręć w lewo. Jedź dalej prosto. I mam wrażenie, że za chwilę będzie padać. Patrząc na te chmury, patrząc na to niebo, to chyba zaraz będzie padać. Jedź dalej prosto. Także nie jest dobrze, jak na krzest bojowy. Myślałem, że przebiegnie w miłych warunkach, a najwyraźniej za chwilę będzie gnój, pogoda i syf. Zjedź. Ale zobaczymy, no może mi się wydaje. Skręć w lewo. Może to tylko złe przeczucie. A się okaże, że pierwszą trasę Actrosem zrobimy w zajebistych warunkach, w przepięknej pogodzie. Ten co tak wyjechał? Popierdoliło go? Dobrze, że nie w ciągnik trafiłeś, debilu. Skręć w prawo. Bo nowy. Naczep
chyba już swoje przeżyła, słuchajcie, także nie ma spiny. Jesteś na miejscu. Zresztą naczepa jest turecka. Mam to w dupie, jakby się uderzy gdzieś tam. Dobra. Także zbieramy ten, co to, nie wiem co to jest, kontener IBC. Wygląda jakby to był jakiś kontener do chemikaliów takich ostrych. Z taką kratą zabezpieczającą. Albo coś w tym stylu. Widywałem takie rzeczy, ale nigdy się nie zastanawiałem, ani nie miałem potrzeby się dowiadywać, co to się tym transportuje. Orzesz, kurwa. Wysoki krawężnik, to no, pierwsze uszkodzenie, słuchajcie, na zderzaku w Mercedesie. Ale trudno. Może to tylko będzie przerysowanie. I się nie urwało w każdym razie, tak powiedzmy. Więc jakoś chyba damy radę, przeżyjemy. Trochę to zajęło, ale temat jest zaparkowany. W miarę prosto. No, tak powiedzmy, prawie że. Prawie że, także... powiedzmy, że nie ma sprawy. Jest git. No i ładujemy się. I czy obudzimy się... Znaczy obudzimy się. A nie ma deszczu jednak, to dobrze. To jak nie ma deszczu, to jest spoko. No i tak. Zapierdalajmy więc, słuchajcie, te 400 km. A jedzie mi tu. Fucking. Teraz. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Dobra, trochę było wymuszenie, ale na szczęście się w miarę zebraliśmy do kupy. Także powiedzmy, że nic się nie stało. Po raz kolejny dzisiaj. Zjedź. Zabrakło mi ręki do kierunkowskazu. Trudno. No i słuchajcie. Pierwsze wrażenia bardzo przyjemne. Zwłaszcza, że bardzo dawno nie jeździłem już w ogóle w BTS-ie tym Mercedesem. Także w pewnym sensie jest to dla mnie coś nowego też. I jak na razie całkiem mi się podoba. Prawda, Mercedes wymagał kilku zmian, chociażby w definicjach z podświetleniem wnętrza, znaczy podświetleniem, wiecie, dashboardu całego, kabiny i tak dalej, znaczy przycisków. Wymagał też trochę zmian, jak chodzi o światła przednie. Ale wszystko jest do opanowania i wszystko zostało opanowane. Za 200 metrów. Także teraz możemy latać jak głupi. Skręć w prawo.
zajebiście cicho. Cały w ogóle dźwięk jest taki, że nawet... Jeszcze dodatkowo sprawia, że jest ciszej, bo jest taki bardziej... stonowany, nie jest taki brutalny klekot ten samochód, jak była Renówka. Także no pierwsze wrażenia bardzo mocno na plus, zdecydowanie. Mamy też możliwość przełączania biegów ręcznie, z czego będę korzystał, żeby jeździć w miarę ekonomicznie. Bo przy tej prędkości automat by został na biegu 11, ja sobie go przełączyłem na 12. Jak to się robi? Poszukajcie w opcjach ETS-a. Bo już sobie wyobrażam, że byłyby kolejne pytania o to. I na razie spalanie, powiem wam, jest nieźle. Nawet 22 do 20, powiedzmy 4 się waha. Średnie spalanie włącznie z jazdą samym koniem 31,2 i spada. Nawet na automacie, także to naprawdę jest dobrze. Jedź dalej prosto. Właściwie to sobie coś przypominam, że to nie jest 450 koni, tylko 449. To jest taka dziwna tam wartość tej mocy przy tym silniku, ale... Jedź dalej prosto. Właśnie sobie przypomniałem, że to jest dokładnie tyle. Gadał dzisiaj, bo będę się trochę bardziej jarał samą jazdą, także też nie miejcie jakby coś żalu albo pretensji do mnie, że trochę dzisiaj mniej pierdolę. Chcę się tak na szybko nacieszyć trochę nowym samochodem serii. Specjalnie za dużego ruchu. Godzina 14:23. Teoretycznie ruch powinien się zaczynać właśnie w tym momencie. Ale jakoś ciągle udaje się go unikać, także jest przyjemnie. Pełen relaks. I jest zajebiście, słuchajcie. Pogoda się też trafiła, także jednak moje obawy co do tego deszczu się nie sprawdziły. Co cieszy. Kilometrów do Malmo, potem nie wiem ile, ale możemy sobie zobaczyć na nawigację. Generalnie 290 do celu. Jedź tym zielonym gównem, co tam jedziesz, nie wiem, czy tam niebieskim, pewnie, co to jest, Honda jakoś chyba. A to nowy Civic w Typerze. To się nie popisał jakoś, zmiękła rura, coś kurwa, słabiutko. Jak mnie nie zdołał wyprzedzić takim samochodem.
oszczędzanie paliwa. Na ostatnim biegu 75 na godzinę na tempomacie. I w tej chwili spalanie się kształtuje na poziomie 31,6 średnie, ale no w sumie, sorry, chwilowego nie zobaczymy specjalnie dokładnie, bo ciągle są górki i pod górę i tak dalej, także nie ma nawet szansy się ustabilizować w miarę. Ale nie jest źle, chyba nie jest źle. Widzicie, w Szwecji też mają rolnictwo. Krowy, te sprawy, tu jakiś rolnik popierdala z... jak to ja mówię, z jakimś oralnikiem. Będziesz pługiem. Jakby ktoś się nie domyślił, o co mi może chodzić. O, to kurwa, zakręty mocne. A tam było widać już teraz w oddali trochę innym stylu niż w Polsce gospodarstwo rolne. Na rondzie pierwszy zjazd. Zjedź. Ale przypał. Ale przypał. I to jeszcze Saab. No po prostu, słuchajcie, no idealnie pasuje do szwedzkiego tematu. Szkoda, że jest na dachu, bo generalnie takiego Saaba sam bym przyjął chętnie, ale... To jest 9-3 pierwszej generacji, ale... No... Cóż zrobimy, jak on jest na dachu? I cóż... I cóż, że z Szwecji. I cóż, że na dachu. No i chuj. Niestety. To się nam trafiło na odcinku. W Szwecji to jeszcze Saab, naprawdę, no po prostu nie mogło być lepszego połączenia, słuchajcie. W sam raz po prostu na odcinek jako taka wisienka, naprawdę. Na rondzie drugi zjazd. Zjedź. Ale już kontynuujmy w takim razie. Trochę było śmiechu. Zresztą zawsze na odcinku musi być trochę śmiechu, nie? Co to by był za odcinek? Urok landówek, rozpędziłem się i mamy kolejne rondo do hamowania. Drugi zjazd. A ja z tego co widzę, musiałbym chyba się wybrać jakoś spania. Bo już mi się ekran przyciemnia, co wcale nie jest miłe. A czekajcie chwilę, bo jedziemy prosto, nie? W lewo na rozwidleniu. Jest. Dobra, mamy tu jakiekolwiek w ogóle szanse na jakieś spanie? Czy na razie nie? Czy może lepiej pojechać prosto do Malmo? Czekajcie chwilę. Teraz by to trzeba dobrze rozkminić. Bo jak tu przez nie wiadomo ile kilometrów nie będzie stacji z... A dobra, to są jakieś bramki, to na tych bramkach chyba się jakoś tam uda przespać. Także tak jest plan. 15 minut do końca pracy. No trochę słabo, ale mam nadzieję, że się uda dojechać. Jedź dalej prosto. Skręć w prawo.
szybciej trochę. Dobra, udało się. Bez większego hamowania, także jest dobrze. Godzina 16:30. Jak na dziada przystało, będziemy spali 4 godziny, a nie tyle, ile trzeba. Więc staniemy koło 21 pewnie z kawałkiem, nie wiem jak tam dojadę, ale 21 mniej więcej, może trochę po. Będziemy kontynuować jazdę, także będzie już ciemno, więc będziecie mieli przy okazji zobaczyć, okazję zobaczyć po pierwsze podświetlenie tutaj całego dashboardu, a po drugie burdelówy wam pokażę. Trochę są inne niż w Renówce, bardziej takie zrelaksowane, powiedzmy. Nie jebią tak po oczach. Więc i dla mnie też to będzie trochę większa przyjemność jeździć z tymi światłami włączonymi w nocy praktycznie, a nie będę się tutaj męczył, bo mam napierdalające po oczach czerwone światło odbijające się od kokpitu. Dobra, stajemy tutaj, myślę, gdzieś tak przy trawie. I ponieważ prawdopodobnie dojedziemy w nocy, to ja wam jeszcze pokażę zestaw w świetle dziennym. No nie wiem jak wam, ale mi się podoba, nie jest taki... Taki fajny ten Mercedes jest, taki kurde nie za wypasiony, ale też no już chyba nie dziadowski, nie? Naczepa oczywiście, tak jak wam mówiłem, jest do wymiany jeszcze, bo to ciągle śmierdzi gównem i biedą, ale przód wygląda już dobrze. Ach właśnie, jeszcze wam pokażę tą świecący znaczek, w tym czy tam to całe, wiecie, całą gwiazdę podświetloną. Dobra, co, idziemy spać. Słuchajcie, i będzie godzina 20, prawie pierwsza. No nawet jeszcze coś świeci słońce, w sumie tak, bo jesteśmy bardziej trochę na północy. Więc tutaj dzień jest teoretycznie delikatnie dłuższy. No i cóż. Zapierdalamy dalej. Zostało kilometrów 167. Myślę, że jak dojedziemy, to już będzie ciemno i wtedy wam pokażę co i jak. Mosty w Skandynawii są płatne, przejazdy przez mosty. Prawdopodobnie dlatego te bramki właśnie były na początku. Ja trochę się zajebałem, nie sprawdziłem, czy tam mi pobrało opłatę, czy tam jest jakiś po prostu bilecik, czy coś w tym stylu do pobrania. Trochę tym zapomniałem, teraz sobie przypomniałem o tym, ale sprawdzimy na końcu, czy są bramki też po stronie duńskiej już. I zobaczymy, ile tam się płaci za ten przejazd. Prawdopodobnie to nie będzie prawdziwa jakaś tam zbliżona do reala kwota, bo ponoć z tego, co zdaje się, Rafał pisał mi, stojąc w Portugalii i się nudząc w nocy, pisał, że jest to około 150 euro za przejazd tym właśnie mostem. Także jeżeli tutaj gdzieś będą te bramki, to sprawdzimy, ile tu się za nie płaci. Ale na razie widzę, że wjeżdżamy w jakiś tunel pod lotniskiem. Tak przynajmniej wnioskuję, że jest to lotnisko pod, znaczy nad tym tunelem, bo właśnie coś lądowało.
tu są jakieś bramki gdzieś z drugiej strony tego? Chyba nie, czyli w takim razie najwyraźniej w BTS-ie się to nie do końca pokrywa z rzeczywistością. I już mówiąc Dania, nie będę się mylił. I mamy ograniczenie do 80, my jedziemy 75, a ten typ przed nami jeszcze kurwa jedzie wolniej. Co mi osobiście bardzo nie odpowiada. Robimy, słuchajcie. No dobra. Zrobimy go środkiem, a nie lewym. Spoko, ale nadal utrzymujemy dziadowskie schematy wyprzedzania, czyli wyprzedzamy o jakieś 2, 3, może 4 km na godzinę szybciej klienta. Żeby trochę poblokować ten pas jednak, a nie tak, że go wyprzedzę szybko, sprawnie, zjadę i nie będę nikomu przeszkadzał. No nie, no to... Trzeba przeszkadzać, tak? Bo to jest zasada trackingu. Więc dopiero teraz mogłem zjechać. Skręć w prawo na rozwidleniu. Ostatnio mi pisaliście też na live'ie, przedwczoraj właściwie na live'ie, że w Magnumce światła były do dupy. Wydaje mi się, że tu są trochę lepsze już, chyba. Też trochę przy nich grzebałem, ale raczej powinny być całkiem niezłe. Na pewno ja u siebie widzę dużą różnicę. Nie wiem, jak to wyjdzie na filmie, ale jest duża różnica. Przy czym warto powiedzieć, jak ktoś nie zauważył, mamy tutaj zwykły halogen, nie mamy ksenona. Bo halogen trochę bardziej jeszcze... No wiecie, dopiero wychodzimy z dziada, więc ksenon to by było trochę przegięcie, już taki skok, wiecie. No nie, ksenon to jeszcze nie ten czas. Także zwykły halogen. Zrobiło się ciemno jak w dupie, więc macie okazję zobaczyć wnętrze w nocy, jak jest podświetlone, a może tak skupię się trochę chwilowo bardziej na jeździe, za chwilę będziemy mieli prostą i wtedy wam pokażę dokładnie ze zbliżeniami i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jest kawałek prostej, więc tak to się przedstawia. Tu na tachografię nie patrzcie, bo nie zgadza się przebieg, że tak powiem, bo to... No to już jest, wiecie, no, chcąc nie chcąc, powiedzmy, siła wyższa. Jednak to jest tekstura, to tutaj nic nie jest aktywne na tym tachografie. Jakby było, to chętnie bym to zmienił oczywiście, żeby było tak samo jak tu. W ogóle to właśnie pękło 632 tysiące przed chwilą. Także tutaj mówię, tachografem się nie sugerujcie, on po prostu jest i nie do końca działa tak, jak powinien ten wyświetlacz. Ale generalnie całość wygląda tak. I teraz jak sobie odpalę burdelowy, to teraz one działają tak, jak powinny. Nie tak, że wkurwiają. Ała, tego nie było. I nie mogę wam tak pokazywać, słuchajcie, podczas jazdy. Tak. Nie mogę, ale i tak to będę robił. No, i takie burdelowy, słuchajcie, to ja doceniam, które nie napierdalają czerwonym światłem, po prostu jak laserem,
tylko... Skręć w prawo na rozwidlenie. Tylko po prostu są... Zjedź w prawo. Światłem takim ambientowym. I o to chodzi. Zjedź w prawo. Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra. Ale powiem wam, słuchajcie, naprawdę się układa ta trasa dzisiaj jakoś tak przyjemnie. Nie ma specjalnie problemu, zwłaszcza na tego typu zjazdach. Żeby gdzieś czekać, bo zapierdala 20 samochodów na raz. Tylko całkiem płynnie idziemy, jest fajnie. Jak wygląda skręć temat spalania, zobaczmy. 32,7. No, jak na automat, to naprawdę nie jest źle. W ogóle mamy... No, 11 ton, to nie jest dużo, ale... Ale 32,5 litra średniego spalania przy jeździe autostradowej to jest całkiem przyjemny wynik. Nie ma co narzekać, myślę. Pewnie jakbym się renówką postarał, to bym wykręcił lepsze spalanie, ale no, tam miałem manual. Tutaj jest automat, który niestety myśli w jakiś sposób sam o sobie. Skręć w prawo. I tylko do pewnego momentu mogę w niego ingerować ze swobodą, bo tak jakbym chciał jeździć na sekwencji cały czas, to bym się zapierdolił. Ale nie ma co narzekać, to jest naprawdę niezłe spalanie. Dobra, teraz gdzie oni tutaj chcą, jesteś, żebym ja się rozładował, bo nie wiem. Pierwszy raz tu jestem w ogóle, nie wiem czy w ogóle kojarzę taką spedycję. Co tutaj, kurwa, są jakieś rowy wielkie. Nic nie widzę na boki, ale chyba możemy tu przejechać. I tutaj zjechać w prawo. Swoją drogą światła długie, ale te dalekosiężne napierdalają. W ogóle mam chyba jakieś niebieskie żarówki takie, wiecie, co bardziej na biało świecą w tych długich, bo zobaczcie, że to światło jest takie bardziej jakby niebieskawe lekko. Chuj z tym. Tak długich używam raz na pół roku nagrywania. No dobra, może w sumie sobie jednak włączę je, bo naprawdę nic nie widzę, a te dalekosiężne w tym momencie tu się przydadzą. Teraz pytanie, czy oni chcą, znaczy właściwie którą stroną oni chcą mnie tutaj, ale widzę, że tutaj będzie tył, także możemy sobie wjechać na to ze spokojem. I za chwilę, słuchajcie, wam pokażę, jak tu wygląda ten samochód z przodu z tym podświetlanym znaczkiem. Tylko trzeba będzie trochę jeszcze poprawić. O, 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 teraz stoimy dobrze. No i tak, cóż. No, że wyjdźmy od razu, wam pokażę. Patrzcie, jaki zajebisty bajer, nie? Nie powiem, że to było jedno z kryteriów, które zadecydowały o tym, że kupię ten samochód, ale... Ale no fajne to jest, kurde. Podoba mi się. No i cóż, i tyle. Burdelowy też trochę w środku widać. Też są takie dobre, nie za ostro balą po kabinie na zewnątrz, także jest dobrze. No i co? I tyle by było chyba na dzisiaj. Gasimy temat. Hmm.
No. No i tak, słuchajcie, przedstawia się nowy zestaw. Znaczy nowy trog, bo zestaw, to wiecie. Naczepa została, ale mam nadzieję, że wam się podoba taka konfiguracja. Bo mi się podoba i nie będę jej zmieniał, także mam nadzieję, że też będziecie się z tego cieszyć i że to fajnie się wam ogląda taki samochód. Bo mi się nim naprawdę fajnie jeździ, na tą chwilę przynajmniej. No i co? Zachęcam oczywiście do łapkowania w górę, jak się wam podobało. Do pisania komentarzy, co myślicie o tym samochodzie. Mam nadzieję, że będą w miarę pozytywne komentarze. Chociaż na pewno wielu z was bardzo zaskoczyłem. No i co? Nowych widzów zapraszam do subskrybowania, jak zwykle. Z dzwoneczkiem. Czasem wpada live. Bez zapowiedzi, także dzwoneczek się przydaje. No i co? Tyle by było ode mnie chyba. Tym sposobem, a może się rozładuję jeszcze właśnie, bo tak zawsze robiłem i tak teraz zrobię też. 351 bez żadnych problemów. No. I tym właśnie sposobem kończymy na dzisiaj. Żegnam się z wami. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do następnego za 2 albo 3 dni, jak zwykle. Na razie.